Dojrzałe macierzyństwo na pewno ma także wiele plusów. I teraz Kasia Sokołowska, która ogłosiła, że też spodziewa się dziecka. Masz dla niej jakieś rady? A myślę, że Kaśka jest tak rezolutną dziewczyną, że po pierwsze trzyma się bardzo młodo i to jest najważniejsze. I według mnie po prostu przeżywać to normalnie. To jest jedyna moja rada dla dojrzałych kobiet, żeby sobie nie wbijać za każdym razem, nie przypominać sobie, że jesteśmy właśnie te dojrzalsze mamy. No bo wtedy może być przykro, bo ludzie się czasem pytają i tak dalej, ale ile razy ja się przekonałam, że jak ja sama tego tematu nie wywołam w jakiś sposób, to nigdy on nie powstaje, więc inni ludzie w ogóle nie żyją naszymi problemami, naszymi wiekami, naszymi odmiennościami. I tak jak moja mama zawsze mówi, która już ma prawie 80 lat, mówi, nie wolno się bać starzeć albo być dojrzałą, bo wtedy to jeszcze bardziej cię dopadnie, tak? Czyli tak jakby po prostu normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem każdego dnia. Czyli nie masz żadnych takich obaw związanych z dojrzałym macierzyństwem na przykład? Wręcz odwrotnie. Uważam, że ono jest rzeczywiście na tyle już, jakby to powiedzieć, mądre, tak? Że najwięcej przyjemności sprawia. Nie wierzę w to, żebym w swoje 20 lat tyle czasu spędzała z dzieckiem i z taką radością rezygnowała ze wszystkiego, co jest wkoło. Przysięgam. No mnie wszystko interesowało. Ja musiałam dużo rzeczy osiągnąć, tak? I dlatego być może to tak jest, że każdy ma swoją jakąś drogę, musiał coś wykonać, coś zrobić i później dopiero dostać ten kolejny prezent. A druga rzecz, że wydaje mi się, że te dzieciaki też mają trochę więcej pożytku, bo no tak jak wspominam, może są takie dziewczyny, co w 20 lat już wszystko wiedzą i o macierzyństwie i są w stanie dać tyle z siebie. Ja myślę, że to jest dobre. Dobre jest to, że my się różnimy wszyscy. O tak.